Przeszliśmy, tak. Panie Jarosławie, czy może pan pokazać obiekt, który pan stworzył razem z żoną i który pan prowadzi mimo trudności w trybie ciągłym? Oczywiście, zapraszam. Bardzo proszę. Proszę państwa. To jest tak, tutaj gdzie się znajdujemy, tak jak mówię, stoisko do rezonansu wieży w Chełmku, to jest budynek główny. Ten budynek podzielony jest na takie dwie części. Część socjalna dla personelu, dla wolontariuszy, ogólnie mówiąc dla ludzi, można tak powiedzieć, i część przeznaczona dla zwierząt. W części tej dla ludzi właściwie mamy tutaj biuro, pomieszczenie jakieś tam specjalne, kuchnię, tam możemy sobie przygotować biuro, gdzieś tam posiłki, ale to może. To jest praca. Są większe klatki i w momencie, kiedy nie mamy żadnego... Wszystko jest zrobiona specjalna posadzka, którą codziennie, każdego dnia myjemy, sprzątamy. Ta też tutaj jest właściwie tylko część tego, co mamy tutaj zgromadzone na zimę, ale to jest taka naprawdę tylko ułamek tego wszystkiego. To jest oczywiście tak, wykładamy wszystkie budy tam w zimie, żeby po prostu było cieplej, milej. A nową inwestycję, którą wam tam zaraz pokażę, będzie już taka, że te budy będą naturalne. No tak? Zdarzało się tak, że włodarze miast, którzy tutaj przyjeżdżali, po wizycie u nas mówili: Boże, musimy poprawić nasz socjal, ludzi gdzie mieszkają, bo jest niestety przygodnie. No i to ważne, dokładnie tak. Tutaj właściwie jest ambulatorium. My tutaj nie robimy jakichś tam ciężkich zabiegów, tylko takie podstawy. To wszystko jednak nie spełnia takich norm, które mamy u siebie w gabinecie. Tam jest dużo lepszy sprzęt, dużo lepsze wyposażenie, no i warunki też są jednak dużo lepsze. Ale mamy tutaj jakieś podstawowe USG, pompa ciepła, może pompa infuzyjna dopiero co przyszła, jeszcze nie rozpakowana. Właściwie przyszła dzisiaj, ale mamy USG, którym się posługujemy. Mamy mikroskop, w każdej chwili możemy coś tam zobaczyć, sprawdzić. Bo tak jak mówię, tutaj te klatki są mniejsze w tej chwili, ponieważ mamy wolny tamten szpital, no to tutaj z tego na chwilę obecną nie korzystamy. Ale też wszystko wykonane z nierdzewki, odwodnienia, także mycie, dezynfekcja. Pełna to jest u nas higiena. Codzienność. Jesteście gotowi? Zapraszam. Mamy parę karmi, parę transporterów, no nie ma spółki. Dobrze. To nie jest tak, jak mówi pani Narkowska, że tutaj trup sieje się gęsto. To jest po prostu zwyczajnie nieprawda. Zobaczcie państwo statystyki. Te statystyki to nie są rzeczy, które my piszemy. To są rzeczy, które sprawdza powiatowy lekarz weterynarii, tak? On robi. I te statystyki to nie jest coś, co my tylko piszemy sobie na papierze. No i kuchnia dla zwierząt, tu przygotowujemy sobie posiłki. O, jak ładnie. No, magazyn karmy, właściwie tutaj taki szczątkowy magazyn karmy, bo całą karmę, którą mamy, musimy trzymać w dużym pomieszczeniu, właściwie w garażu, który tam mamy, bo są tego takie ilości, że no, nie ma szans, żeby się to zmieścić. Nie ma takiej szansy. Dalej, tutaj jest takie najmniejsze pomieszczenie, bo... Tutaj na przykład jak mamy jakieś zwierzę, które wymaga tam jakiegoś... Kabina, słuchajcie. No, kabina z radiem. Dokładnie, z radiem, dokładnie tak. Tak jest. Halo. Halo. Podłoga, wszystko odwodnione, mycie, dezynfekcja, codziennie.
oczywiście są ogrzewane. Tam w środku jest czujnik z temperaturą. I mają również wybiegi na zewnątrz, żeby mogły sobie swobodnie wychodzić, nie? Zupełnie innego traktowania i zupełnie innego podejścia do niego, także to jest inne zwierzę. To są za boksy te nowe? To są kojce bytowe. Zrobione już troszkę w nowej technologii. Są nieco pomniejszone w stosunku do tych kojców, dlatego że tutaj niestety są pewne rzeczy, które wychodzą w praniu, prawda? Tutaj do takiego jednego kojca wchodzi więcej psów. Tu będzie chodziło mniej, więc będzie mniej konfliktów między psami. Mało tego, w planach tutaj jest, że te kojce będą ogrzewane, także będą budy podgrzewane, no będzie bardziej komfortowo. I to jest docelowo dla 150 zwierząt? Docelowo jest to, co jest dla 150 zwierząt. Obiekt, który powiększymy, będziemy mieć mniej więcej możliwość przyjęcia tutaj około 300-320 psów. Czyli będzie jeszcze podwojenie możliwości. Tak jest. Ale to wszystko nie jest po to, żeby tych psów tu było coraz więcej, tylko po to, żeby po prostu miały bardziej komfortowe warunki. Po co mają po 5 siedzieć w kojcu? Mogą być pojedynczo, prawda?